Dzień dobry Państwu, w piątek 24 lutego. To już jest ostatni weekend ferii, więc młodzież i dzieci mają niewiele czasu, żeby się pobawić. Natomiast tutaj uspokajamy, ten weekend będzie pełen wielu ciekawych, interesujących wydarzeń, ale zanim o nich opowiem, to warto wspomnieć tutaj również o wydarzeniu, które odbędzie się dzisiaj na Placu Wolności, tutaj o godzinie 18:00. Odbędą się uroczystości w związku z rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie. Zainteresowanych zapraszamy. Natomiast wracając do ferii, to na przykład w sobotę od 25 do 26 w opolskim Toyota Park odbędą się targi roślin. Będzie można kupić albo sobie obejrzeć różnego rodzaju egzotyczne rośliny. Oprócz tego w Centrum Handlowym Karolinka Odra Opole zaprasza na turniej e-sportowy w FIFA. Będzie można zagrać oraz podzielić się również emocjami. A dla osób, które jednak lubią bardziej tradycyjną aktywność fizyczną, typowy sport, to zapraszamy na ślizgawki w Toropolu. I w sobotę, i w niedzielę od godziny 14 do 20 ślizgawka jest do Państwa dyspozycji. Można się wybrać z całą rodziną. Z kolei dla osób, które chcą ten ostatni feryjny weekend spędzić kulturalnie, to polecamy spektakl Troja Wojny Nie Będzie, który odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00. To jest premiera w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Także nieważne, czy Państwo lubicie sport, czy kulturę, ten ostatni weekend i ferie, które się już kończą, będą bardzo ciekawe w naszym mieście.